Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat Biblii. Od razu pewne zastrzeżenie. Jeżeli jesteś buddystką, mahometaninem, może członkiem ruchu Hare Krishna, starozakonnym, jakiekolwiek jest Twoje wyznanie, jakikolwiek jest Twój światopogląd, ten film jest również dla Ciebie. Nie będę Cię tutaj próbował nawracać. Nie będę próbował na siłę zmusić do jakiejś konwersji. Omawiając Biblię, konkretnie Nowy Testament, odrzucę jakby sakralną część, odrzucę również część fabularną. Powiem Ci po prostu o tym, co tam jest napisane i dlaczego tego nie widzimy. Nie będzie to również czytanie co 73 litery, to zostawmy osobom, które chcą wzbudzić sensację. Jak sam Jezus powiedział, wszystko wam powiedziałem, niczego nie ukryłem. Niby nie jestem ukryte, a jednak tego nie widzimy. Czasem zastanawiam się dlaczego. Może to jest zbyt proste. Może jest zbyt proste, niewytłumaczone, niepoparte fajerwerkami, dlatego nie widzimy tego, co tam naprawdę jest napisane. A jest tam mnóstwo fantastycznych porad, mnóstwo sposobów na życie. Powiedziałbym nawet, że bardziej niż świętą księgą chrześcijan jest to książka o tym, jak dobrze i szczęśliwie żyć, jak sobie w tym życiu radzić. Przejdźmy do konkretów. Na pewno znasz książki na temat pozytywnego myślenia. Napisano ich dziesiątki, setki. Autorzy tych książek bardzo dobrze prosperują. Może nie wszyscy dzięki pozytywnemu myśleniu, może część poprzez te pieniądze, które na książkach zarobili. Co czytamy w Biblii? Tylko to, co dobre miejcie na myśli. Tylko tyle i aż tyle. Nie każdy to widzi. Nie każdy się nad tym zastanawia, przelatuje się dalej. A zobacz, przecież to jest streszczenie. To jest po prostu to wszystko, co w tych wielu książkach jest napisane, można zmieścić w tym jednym krótkim zdaniu. Całe pozytywne myślenie na tym polega. Tylko to, co dobre, miejcie na myśli. Widać tutaj autorzy uważają, że ludzie po prostu nie będą się zastanawiać, nie będą kombinować, tylko będą się do tych słów bezpośrednio stosować, dlatego ich głębiej nie uzasadniają. Czytając uważnie, możesz też zauważyć, nie wiem, może na przykład interesujesz się Huną. Wszystkie główne zasady Huna są zawarte w Nowym Testamencie. Chociażby, gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. To jest nic innego, jak jedna z zasad. Energia podąża za uwagą. Dobrze wczytując się, znajdziesz tam wszystkie zasady Huna. Może jesteś buddystką? Pomyśl sobie, przeczytaj 8 błogosławieństw, dokładnie. Czy nie są to zasady, według których ty żyjesz? A jeżeli nawet nie całkiem dokładnie, to czy którakolwiek z tych zasad, z tych 8 błogosławieństw, kłóci się z twoim światopoglądem? Nie, prawda? Sięgnijmy po magię. Magię chaosu, oczywiście jak zwykle u mnie, Astin Osman Sper, który mówi, że kija dąży do przesytu. Co czytamy w Nowym Testamencie? Kto ma, temu będzie dodane. Kto nie ma, temu będzie zabrane nawet to, co ma. Przecież to jest to samo. Jedna z zasad szamańskich, która mówi, co dajesz, to dostajesz. Co czytamy w Biblii? Jeżeli chcesz, żeby ci cokolwiek ludzie uczynili, czyń im to samo. Jaką miarą mierzysz, taką będzie ci odmierzono. Tam jest, powiem ci potem na koniec filmu, jeszcze o jednym cytacie, według mnie, jeżeli nie najważniejszym, to bardzo ważnym. W Biblii jest wszystko, ale tego nie widzimy czytając.
może jest zbyt powszednia? Może zbyt kojarzy nam się z czytaniami niedzielnymi na kazaniu, kiedy większość ludzi podsypia? Nie wiem. Radziłbym ci przeczytać uważnie. Przeczytać uważnie, nie pędząc, zastanawiając się nad każdym wersem, nad każdym słowem, szczególnie nad tymi słowami, które wypowiedział Jezus. Zresztą nie tylko Biblię. Przeczytaj uważnie Koran. Czytaj Wedy, czytaj wszelkie pisma, pisma źródłowe dotyczące wszystkich religii, wszystkich światopoglądów, ale czytaj je, nawet jeżeli znasz, przeczytaj je od nowa. Postaraj się odświeżyć umysł, zastanowić się nad każdym zdaniem, bo jest to napisane jasno, prosto, ale jednak w jakiś sposób tego nie widzimy. To jest ukryte. Jest to ukryte nie przez autorów. Nie jest to ukryte przed nami. My sami to ukrywamy przed sobą. Dlaczego? Bo często jest niewygodne. Ale pomimo tego, że jest niewygodne, to jest cenne. To ma za zadanie nie utrudnić ci życie, nie wpakować cię w jakąś klatkę. To, co jest tam napisane, ma za zadanie to życie ci ułatwić. Tak jak już mówiłem, te księgi to są podręczniki dobrego i szczęśliwego życia. I tu przejdę do tego, co uważam za bardzo ważne w Biblii. Prawda, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. O co tu chodzi? Tu chodzi nie tylko o to, że istnieje jakaś inna rzeczywistość, nie tylko ten świat widzialny, w którym się poruszamy, również istnieje świat realny, w którym jesteśmy jednocześnie, zresztą według mnie to niebo, piekło nie jest gdzieś indziej, jest właśnie tu i teraz i zahacza troszeczkę o ten świat, ale to jest inny temat. Chodzi o prawdę wobec siebie. Musisz stanąć w prawdzie wobec siebie, jeżeli chcesz coś naprawdę osiągnąć, jeżeli chcesz zmieniać siebie, wzrastać, wznosić się na wyższe poziomy, musisz stanąć w prawdzie wobec siebie. Musisz zrobić sobie coś takiego jak rachunek sumienia. Usiąść kiedyś i zastanowić się nad sobą. Zastanowić się, co jest w tobie dobre, co jest w tobie złe. Kwestia dobra i zła jest pojęciem też względnym, więc zastanowić się po prostu, co przeszkadza ci dobrze i szczęśliwie żyć, co przeszkadza ci wzrastać, a co pomagać, co jest dobre, co w sobie trzeba pielęgnować, a co trzeba zwalczyć. I tutaj właśnie niezbędna jest ta prawda, żeby twoje wysiłki nie poszły na marne. Mamy, my wszyscy, ja też, tendencję do pewnego oszukiwania się, do pójścia na łatwiznę. Nie dokopujemy się do głębi, bo prawda jest czasami bolesna, wstydliwa, możemy się wstydzić przed samym sobą również, niewygodna, ale jeżeli chcesz coś zmienić, musisz tą prawdę o sobie poznać. I nikt ci tego nie powie, tylko ty. Tylko ty usiądź, zastanów się, zmieniaj to, co jest konieczne do zmienienia, rozwijaj to, co pomaga ci we wzroście. Czasem ciężko się zorientować. Polecam ci tutaj moją pomoc na innych filmach. Szczególnie poleciłbym Wina i odpowiedzialność. Wiele rzeczy, o które się obwiniasz, nie są twoją winą. Może również prawdziwe życie szamana, może kto rządzi tym światem, sekrety alchemików. Te wszystkie filmy znajdziesz tutaj na YouTube. Pomogą ci się trochę zorientować w tym, jak poruszać się wewnątrz siebie, w swojej psychice. Wracając do Biblii. Tak jak mówiłem, to, że jest to księga tajemnicza, że nie wszystko widzimy, to jest kwestią tego, że sami sobie zamykamy oczy. Nie rób tego.
Stań w prawdzie przed sobą. Zastanów się, co jest dla ciebie uciążliwe, a może właśnie wygodne, ale przeszkadza ci we wzroście. Zrób rachunek sumienia, pielęgnuj to, co jest ważne i dobre, fajne, pomaga ci. Niszcz w sobie bezlitośnie, niszcz w sobie to, co cię hamuje we wzroście. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.